Dzień dobry, witam serdecznie Państwa na kolejnym naszym webinarze z cyklu Prawo, Podatki i IT. Dzisiaj troszeczkę będzie temat mniej związany z prawem i z podatkami, dużo mocniej IT. Z tego względu jest też ze mną dzisiaj ekspert do systemów Workflow, kolega Łukasz Konisiewicz. Witam Państwa. Witamy serdecznie. Dzisiaj chcielibyśmy Państwu przybliżyć platformę obiegu dokumentów elektronicznych, elektrycznego obiegu dokumentów, jaką przygotowaliśmy, stworzyliśmy na bazie naszych wieloletnich doświadczeń. Większość systemów ja Państwu osobiście mam przyjemność prezentować. Tym razem jest ze mną Łukasz Konisiewicz, który jest ekspertem do spraw systemów Workflow, który na pewno znacznie lepiej to pokaże ode mnie. Chcielibyśmy pokazać, do czego taki system służy, a w szczególności w dobie dzisiejszych czasów, nazwijmy to postpandemicznych, gdzie pandemia nas nieco zmusiła, ale też jednocześnie nauczyła pracy zdalnej. Także tematy cyfryzacji dokumentów, OCR-owania, czyli skanowania dokumentów, inteligentnego ich rozpoznawania, automatyzacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie, ale również kontroli, poprawnej kontroli nad tymi procesami, czyli tak naprawdę, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje, gdzie, ile, jakich dokumentów przetwarzamy, gdzie na przykład kto, w którym miejscu gdzieś tam nam zalega z odpowiednią szybką reakcją i akceptowaniem dokumentów. Jak również będziemy chcieli tutaj przybliżyć kwestię związaną z nowoczesnością, tak, samej platformy, która jest o tyle istotna, że ma ona wpływ potem na elastyczność korzystania z oprogramowania, jak również kwestie związane z samą dostępnością, tak, czyli że jest to rozwiązanie w pełni dostępne mobilnie, czyli na smartfony, jak również poprzez przeglądarkę internetową, czyli nie musimy tego instalować. Natomiast tytułem wstępu jeszcze pozwolę sobie ukraść Państwu parę minut z tego względu, że widzimy, że wśród Państwa dzisiaj są też osoby, które mają przyjemność pierwszy raz uczestniczyć w naszym webinarium. W związku z tym ja pozwolę sobie dosłownie dwa słowa jeszcze tytułem wstępu o tym, kim my jesteśmy, w czym się specjalizujemy. I postaram się to zrobić naprawdę skrótowo. Po pierwsze, wyrośliśmy z systemów ERP, systemów do obsługi przedsiębiorstwa ogólnie rzecz biorąc, z mocnym backgroundem jesteśmy finansowo-księgowym. Przez lata także żeśmy wdrażali systemy obiegu dokumentów, no i też te kwestie związane z OCR-owaniem to są najnowsze technologie, z którymi mamy do czynienia. Również jesteśmy ekspertami w zakresie systemów BI-owych, tak zwanych, czyli systemów do raportowania. Tutaj zarówno wdrażamy technologię Tableau, Click czy Power BI. Jeśli chodzi o Clicka, zresztą to jesteśmy pierwszą firmą, która w Polsce tą technologię wprowadzała. Także jesteśmy partnerem UiPath-a chociażby. To jest dostawca czy vendor w zakresie systemów do automatyzacji procesów biznesowych. Mamy też własne rozwiązania w tym zakresie, które no, zdecydowanie wspomagają działania w firmach. Ponadto jesteśmy też programistami. No, przez te wiele lat doświadczenia na rynku IT stworzyliśmy własny software house, który no, między innymi stworzył również platformę obiegu dokumentów, ale również stworzył też platformę wymiany danych, na bazie której powstało wiele naszych rozwiązań. To wszystko spowodowało, tak, że byliśmy w stanie przygotować wiele rozwiązań, jak również jesteśmy integratorem rozwiązań, gdzie łączymy różne technologie, robimy różne wdrożenia, czy to dla firm mających SAP-a, IFS-a, Infora, Oracle'a i tak dalej. Oczywiście ponadto jesteśmy kierownikami projektów, czasami jesteśmy wynajmowani przez firmy zewnętrzne. Świadczymy także wsparcie w zakresie serwisowania całej infrastruktury u niektórych klientów, a także mamy doświadczenie, to też taki nasz background, ten finansowo-księgowy, to są procesy planowania i budżetowania w organizacjach, gdzie ten cały świat Exceli przerabiamy na odpowiedni software, który do tego służy. To tyle, jeśli chodzi o nasze kompetencje, parę cyfr, które o nas mówią.
ponad 4 tysiące zrealizowanych projektów, 29 lat na rynku w IT, około 32 aplikacje rozszerzenia systemów ERP. O tym też za sekundkę powiem, ponieważ tu jesteśmy też dość mocno wyspecjalizowani, jeśli chodzi o różnego rodzaju moduły uzupełniające, w szczególności te, które odpowiadają na potrzeby rynkowe w zakresie zmian w prawie. Ponad 80 konsultantów i programistów, ja tu mówię o całej grupie Hogarth, już nie będę tu wchodził w detale, ale składamy się z 4 spółek, także jest to dość już niemała, nazwijmy to, grupa konsultantów i programistów. No i to, co pewnie istotne też nas w jakiś sposób wyróżnia, to to, że wśród naszych pracowników zdecydowanie mniejszość stanowią osoby bez doświadczenia, a cyfry mówią same za siebie, że średni staż u nas to jest między 5 a 7 lat, jeśli chodzi o naszych pracowników, także raczej nie stosujemy takiego podejścia, że sprzedajemy projekt, a potem wdrażamy, że tak powiem, studentami. No niestety takie przypadki się zdarzają, ale to raczej nie nasz przypadek. W kontekście tego oprogramowania, które my dostarczamy na rynek, jeśli chodzi o te dodatkowe moduły, które wspominałem, zarówno dla SAP-a, czy dla IFS-a integrujemy, to jest ich naprawdę sporo. Są to JPEKi, biała lista, e-sprawozdania, deklaracja akcyzowa, generalnie się specjalizujemy w ogóle w różnego rodzaju deklaracjach, jest to platforma Smopol dla branży farmaceutycznej, tak zwane e-opłaty, czy to cukrowa, małpkowa, no i wiele, wiele różnych uzupełniających modułów, jak e-fakturowanie, windykacja, banking i tak dalej, ale już myślę, że nie będę dalej przedłużał, jeśli chodzi o te kwestie marketingowe, kim my jesteśmy i w czym się specjalizujemy i przejdziemy już do samej platformy. 2 slajdy jeszcze, które pokazują nasze referencje. Klientów mamy wielu. Oczywiście slajdy pokazują raczej te większe korporacje międzynarodowe, które obsługujemy. To bardziej, żeby Państwu pokazać, że mamy tak tych klientów. Obsługujemy ponad kilkaset podmiotów w Polsce. Wracając natomiast do samego systemu obiegu dokumentów, za chwileczkę pokażemy oprogramowanie, natomiast tytułem wstępu troszeczkę też od strony architektury, jaka jest konstrukcja rozwiązania. Oczywiście sama platforma jest wyposażona w moduł administracyjny, który nam służy do zarządzania w zakresie ilości podmiotów, użytkowników, ról, uprawnień itd. Natomiast generalnie workflow czy obieg dokumentów to jest tak naprawdę coś, co potrzebujemy w firmie w każdym jego obszarze. Czy to są projekty, którymi zarządzamy, czy to jest obieg faktur. Zarówno tutaj mówimy o fakturach zakupowych i chociażby automatyzacji procesów rozpoznawania faktur zakupowych, jak również mówimy tutaj o całym obiegu dokumentów w zakresie dokumentów sprzedażowych. To są wszystko obszary, moduły, które można wdrożyć w ramach platformy obiegu dokumentów, gdzie taki obieg dokumentów jest potrzebny, żebyśmy wiedzieli, gdzie się proces rozpoczyna, jakie są kolejne kroki, kto powinien dokumenty akceptować, jakie powinny być kryteria w ogóle przepływu tych informacji. Tu pokażemy też Państwu schematy przepływu informacji pomiędzy właśnie różnymi komórkami, działami, kierownikami. W zależności od tego, czy to jest proces zakupowy, sprzedażowy, czy to jest proces obsługi magazynowej, czy w końcu jest to proces związany z serwisowaniem na przykład infrastruktury. Albo jest to proces związany z delegacją pracowników, czy z usługami serwisowymi, które są wykonywane przez pracowników, czy w końcu związany chociażby z planowaniem produkcji. Także wszystkie te obszary, które są tutaj wymienione, mogą znaleźć swoje rozwiązanie w aplikacji. Aplikacja właśnie składa się z takich modułów, w których można tego typu procesy zdefiniować. To, co istotne, co też chciałbym mocno podkreślić, dlatego że są różne rozwiązania na rynku w zakresie workflow również, natomiast to, na co my się zdecydowaliśmy po wielu latach doświadczeń, to przepisanie systemu na zupełnie nową technologię. Oparliśmy się tutaj o platformę Angular, która de facto służy do
tego typu zastosowań. To jest o tyle istotne, że dzięki oparciu się o nowe technologie pewne rzeczy w aplikacji są wbudowane i o tym będziemy sobie mówić podczas dzisiejszej prezentacji. To jest chociażby możliwość szybkiej, łatwej integracji z AbiLiderem, który jest wiodącą technologią w zakresie rozpoznawania dokumentów na rynku, a w szczególności mają moduł rozpoznawania faktur. Ale również jest to związane z pewną ergonomią stosowania, użytkowania oprogramowania. To są takie rzeczy jak eksport danych do Excela, to są takie rzeczy jak łatwość filtrowania, przeglądania danych, jak również chociażby wbudowane narzędzia do raportowania. Naprawdę bardzo fajne i bardzo ciekawe, to będę chciał, żeby Łukasz też Państwu tutaj na to zwrócił uwagę, jak będzie pokazywał, ja też postaram się gdzieś tam może wtrącić w trakcie, żeby to podkreślić, jak również to, ta mobilność, tak? Czyli to, że możemy chociażby akceptować dokumenty za pomocą używania smartfona. Tak? Zresztą cała platforma, która jest oparta o technologię Angulara, właśnie ma dużo takich rozwiązań, które są wbudowane, dużo takich funkcjonalności, które są rzeczą naturalną. To znaczy, to nie jest tak, że żebyśmy mogli wyeksportować jakieś dane do Excela, to potrzebujemy do tego dodatkowej usługi, którą nam zapewni firma wdrożeniowa, bo w jakimś tam obszarze czegoś takiego nie ma. Nie, to są pewne rzeczy, które są naturalne i wbudowane w aplikację i to jest pewną siłą tego, że rozwiązanie jest oparte o nowoczesne technologie. Taki skrót, tak, jeśli chodzi o korzyści ze stosowania tego typu rozwiązania w oparciu właśnie o naszą platformę. To, co jest ważne też i co należy wyraźnie podkreślić, to, że mając platformę, Państwo jesteście w stanie właściwie samodzielnie obsługiwać wszelkie przypadki, potrzeby rozbudowy, przebudowy, zmiany, chociażby procesu przepływu dokumentów. To też będziemy Państwu pokazywać, bo to też ma duży związek z technologią. Oczywiście kontrola nad ścieżkami przepływu informacji w firmie to też jest związane z tą samodzielnością. Jest możliwość oczywiście w efekcie korzystania w ogóle z takiej platformy, jeśli mówimy o obiegu dokumentów w firmie, to w momencie, kiedy mamy tego typu platformę, możemy sobie pozwolić na automatyzację wielu obszarów, wielu działań, gdzie pewne rzeczy chociażby się podpowiadają w systemie, nie trzeba ich podawać ręcznie, co pozwala nam uniknąć wielu błędów ludzkich, które no niestety czasami bywają kosztowne. Możemy wiele procesów przyspieszyć, zautomatyzować. Możemy dzięki temu kontrolować status zadań, obsługi różnego rodzaju, czy to serwisowej, czy właśnie chociażby samego procesu akceptacji dokumentów. Możemy lepiej kontrolować pracowników, zgłoszenia, statusy zadań. Możemy w końcu również identyfikować wąskie gardła, tak? Czyli możemy zidentyfikować tak naprawdę, gdzie utknęły nasze dokumenty, albo na przykład gdzie, w którym dziale ten czas zatwierdzania jest zbyt długi. Możemy potem identyfikować, z czym to jest związane, dlaczego, może mamy za mało pracowników, może jest to związane z jakimiś urlopami. Tak więc wiele zastosowań tej platformy w zakresie zarówno kontroli tego, co się dzieje w naszej organizacji, jak również w zakresie łatwości obsługi, wyszukiwania dokumentów, raportowania, automatyzacji księgowania. To, co istotne, jeśli już mówimy w ogóle o systemie workflow, to trzeba pamiętać, że on wymaga integracji. Jeśli chociażby mamy na przykład proces obiegu dokumentów zakupowych, na końcu wiadomo, że one się kończą dekretacją. I tutaj warto jest też zwrócić uwagę na nasze doświadczenie w obrębie księgowości, ponieważ jesteśmy w tym zakresie ekspertami, to sama dekretacja, automatyzacja procesów księgowania potem dokumentów jest możliwa z poziomu oprogramowania, oczywiście przy wsparciu merytorycznym naszym, gdzie my potrafimy tego typu procesy definiować. Tak? No i na koniec to, co wspominałem, wersja webowa, która nie wymaga instalacji, jak również wersja dostępna w technologiach mobilnych na smartfony. To tyle, proszę Państwa, jeśli chodzi o taki krótki wstęp w kontekście korzyści czy obszarów, czy miejsc, gdzie zastosowanie odnajduje tego typu platforma i tego typu narzędzia. Wydaje mi się, że w tym miejscu należałoby już przejść do pokazania Państwu naszej platformy. Ja tutaj poproszę Łukasza, oddam Łukaszowi głos, żeby Łukasz
przeszedł przez te różne obszary. Postaram się w pewnych miejscach może troszeczkę zwrócić uwagę bardziej na niektóre elementy. Natomiast myślę, że już tych PowerPointów wystarczy i oddam głos Łukaszowi. Poproszę, żeby Łukasz przełączył się na oprogramowanie, żeby pokazać Państwu live. I ja jeszcze w tej części końcowej spróbuję ją troszeczkę podsumować, o czym sobie mówiliśmy, tak żeby jeszcze zrobić takie krótkie summary tego, na co warto jest zwrócić uwagę, czy też o czym warto jest w podsumowaniu powiedzieć. Łukaszu, oddaję Ci zatem głos i pokażmy Państwu, jak wygląda nasza platforma. Super, dziękuję Jędrzej za wprowadzenie i przechodząc płynnie, zakładam, że tutaj teraz będę starał się przedstawić to od strony systemu i jego obsługi. Prośba tylko, Jędrzej, żebyś potwierdził, że jest ekran logowania widoczny, czy jest to wszystko, co jakby powinno być. Możesz potwierdzić? Tak, potwierdzam jak najbardziej. Widzimy ekran logowania. Ja w celu jakby zaprezentowania w jak najszerszym zakresie, żeby ta widoczność danych i systemu była jak największa, przełączyłem się w tym momencie na pełen ekran. Tak jak było widać, system jest przez przeglądarkę użytkowany, czyli osoby, które korzystają, wystarczy, że mają dostęp do internetu, oczywiście może być w chmurze, może być zabezpieczony VPN-em, bądź dostępny po odpowiedniej autentykacji. Autentykacja każdego użytkownika, każdego człowieka, pracownika, który ma korzystać z systemu, odbywa się za pomocą loginu, nazwy użytkownika i jego hasła. Oczywiście tutaj możemy korzystać z autentykacji czy domenowej, czy jakiejś wbudowanej wewnątrz firmy, która funkcjonuje, tak żeby nie trzeba było pamiętać hasła, tylko skorzystać już z zapamiętanych wcześniej, zautoryzowanych jakby dostępów. I te nowe możliwości są dosyć duże, więc to też możemy usprawnić. Tak? W przypadku niektórych wdrożeń wręcz na przykład jest autentykacja za pomocą karty zbliżeniowej, żeby wręcz jakby można było tym, co się odbijamy przy drzwiach czasami w różnych firmach, to również się zalogować do samego systemu. Ja w tym momencie przejdę na takie przykładowe konto, można powiedzieć, że bardziej administracyjne niż biznesowe. Oczywiście w ramach tego konta będę starał się przedstawić proces, będę starał się przedstawić poszczególne funkcje w systemie, zarówno te, które są związane z takim przejrzystą i jednoznaczną informacją, którą dostajemy jako użytkownik po zalogowaniu. Tak jak teraz Państwo widzicie, bezpośrednio po zalogowaniu na tego użytkownika w pierwszej kolejności wyświetla nam się skonfigurowany przez w ramach wdrożenia dashboard, który w górnej części ma na celu poinformować nas o ilości faktur w procesie akceptacji w podziale na różne typy i widzimy, że jest to tylko i wyłącznie kwestia przedstawienia tego ilościowo, żeby wiedzieć, jaki zakres tych dokumentów w danym momencie jest procesowany. Po lewej stronie widzimy dostęp do pełnego menu, które przedstawia wszystkie, umożliwia uruchomienie wszystkich zarówno administracyjnych funkcji, jak i tych, które są związane z obsługą biznesową dla poszczególnych modułów, począwszy od faktur, usług, mamy tutaj delegacje, mamy projekty, umowy, no w zależności od tego, co u danego klienta jest i użytkowników jest wdrożone, w tym momencie te odpowiednie menu jest budowane i udostępniane poszczególnym użytkownikom. Wracając do tego ekranu, który zajmuje większość jakby tutaj centralnie, no to mamy dodatkowo szybki podgląd do na przykład nowych faktur, które zostały utworzone. Ja wcześniej sobie w ramach tutaj przedstawienia Państwu wrzuciłem do OCR-a, żeby została faktura odczytana i widzimy, że ta faktura od 58 minut oczekuje na jakby podjęcie działania, czyli użytkownik, który odpowiada za to, żeby dalej ją przetworzyć, zweryfikować w taki podstawowy sposób i puścić dalej w obieg, ma
ma taką fakturę oczekującą, plus jeszcze ma ponad jednego dnia inną, jeśli chodzi o inne usługi, inny rodzaj faktury. To, co jest fajne, to, że z tego bezpośrednio z tego poziomu taki użytkownik jest w stanie przejść do szczegółów, wyświetlić sobie tą informację i dalej przeprocesować bez potrzeby przechodzenia do bocznych menu, tylko jako szybkie przejście do już konkretnego dokumentu. Po prawej stronie bardziej widzimy faktury takie wyszarzone, które są w procesie akceptacji i tu widać jest, że one się znajdują w różnych statusach, czyli u różnych użytkowników są w trakcie procesowania. To, co jest ważne, wygląd tego dashboardu, tego ekranu jest dostosowywany, konfigurowalny zarówno przez nas, jak i przez administratorów już w trakcie użytkowania. Dodatkowo, jeśli mamy jakieś funkcje, których bardzo często używamy, to możemy sobie takie dedykowane guziki do szybkiego logowania, włączania konkretnych funkcji, takich jak na przykład nowa delegacja, gdzie możemy sobie zrobić odpowiednio, przejść ścieżkę i utworzyć taką ścieżkę, taką delegację, również przejść. I to wszystko, jakby co ja teraz pokazuję, jest w 100% konfigurowalne. Przykład innego dashboardu, który ma podobny charakter, również dotyczy faktur, ale na przykład to spojrzenie, ten układ jest już trochę inny, tak? Mamy zastosowane inne kolory, koncentrujemy się na fakturach w pierwszej kolejności, tych, które są w akceptacji. Dodatkowo na dole mamy wyświetlone w trochę w innym kolorze fakturę, która została odrzucona, żeby to jakby dodatkowo uwypuklić. Więc tu widzimy, że tych ekranów możemy sobie stworzyć kilka i na bazie czegoś takiego później korzystać, jeśli chodzi o szybkie przełączanie się, weryfikowanie tych danych, które nas interesują. Oczywiście większość jakby funkcji, które mamy uruchomione w systemie, jest również dostępne z poziomu menu tego bocznego, o którym wspomniałem, które również możemy dostosowywać, jeśli chodzi o pracę na systemie. Ja teraz, żeby pokazać jakby również tą obsługę systemu, przejdę w kolejnym kroku do takiej przykładowej listy z fakturami, na której będzie widać zbiór, szerszy zbiór faktur. Zwinę sobie po prawej stronie, żeby nam nie przeszkadzało te menu boczne, więc tu już widzimy, że jestem w stanie stworzyć sobie taki dosyć duży ekran roboczy, który przy dużej ilości danych w naszej ocenie jest potrzebny, żeby łatwo było pracownikowi, który chce coś przeanalizować, nawigować się po systemie. I w tym miejscu mamy możliwość tak naprawdę szybkiego poruszania się, dostosowywania dalszego wyglądu takiego ekranu, tak żeby te informacje, które dla nas są potrzebne, żeby odpowiednio je sobie poustawiać. Ja teraz, tak jak Państwo widzicie, złapiąc daną komórkę, jestem w stanie przesunąć sobie to w jakieś miejsce bardziej, mniej dostępne. Jeśli potrzebujemy, żeby to zajmowało mniej miejsca, to możemy to oczywiście zwinąć. I to, co teraz ja wykonuję, jeśli chodzi o konfigurację takiego ekranu, oczywiście również jesteśmy w stanie zapisać, czyli żeby za każdym razem nie trzeba było tego robić, możemy takie ustawienie zapisać. Dodatkowo mamy możliwość stworzenia sobie kilku tego typu ustawień i w zależności od tego, w jakiej formule i czego szukamy w danym momencie, jesteśmy w stanie przełączać się bardzo sprawnie pomiędzy poszczególnymi ustawieniami takiego ekranu. Widzimy, że te kolumny się przestawiają, dostosowują się do tego, co tak naprawdę chcemy w danym momencie analizować, zaobserwować. Takie podejście gwarantuje, że użytkownik jest w stanie bardzo szybko te informacje, które go interesują, sobie odpowiednio wyświetlić. Oczywiście takie rzeczy jak sortowanie wartościowe jest jakby wbudowane po kilku polach, możemy wyszukiwać po dowolnym polu, które widzimy, możemy zbiorczo po wszystkich miejscach w systemie wyszukiwać. Dodatkowo ten ekran oczywiście on może służyć do tego, że jesteśmy w stanie przejść do szczegółów, czyli możemy sobie wejść w szczegóły danej faktury, przejść do jej szczegółów, ale oczywiście to również ma służyć do tego,
żeby z tego poziomu bezpośrednio można było na przykład takie dane wyeksportować. Czyli mamy prosty guziczek, który pozwala nam za pomocą jednego kliknięcia wszystkie informacje, które teraz widzę, zrzucić sobie do arkusza Excela, który będzie nam to wyświetlał, będziemy mogli to dalej przekazać, jeśli ktoś to jest poza jakby systemem i potrzebuje te dane, że w trochę innej formie, to oczywiście możemy również z tego w ten sposób skorzystać. W kolejnym jakby elemencie, który chcę podkreślić, że również mamy możliwość szybko zadziałać, to jest na przykład takie szybkie wygenerowanie wykresu, może zrobię to po kontrahentach, czyli przestawię sobie tutaj, tak zrobimy, wartościowo przesortuję i teraz tak, złapiemy sobie tutaj kontrahenta, przesuniemy w tą stronę i pokażę tych najbardziej, powiedzmy, tych, którzy największe środki finansowe gdzieś tam mamy w fakturach w procesie akceptacyjnym i w sposób taki dosyć sprawny jestem w stanie wyświetlić sobie to w formie słupkowej, czyli wykres, który, jeśli dla mnie wykres słupkowy jest nieczytelny, oczywiście możemy to przełączyć na wykres, który będzie kołowy, w ramach możemy przełączyć się na cały ekran, żeby to było dla nas bardziej czytelne, jeśli którąś z firm chcemy pominąć, możemy wyłączyć daną firmę, nie ma problemu, będzie wykres zawierał mniej tych danych. W takiej formie możemy te dane w sposób taki dosyć szybki, sprawny również przeanalizować, tak żeby to było dla nas jak najbardziej czytelne i łatwe w użyciu. Jeśli część danych my chcemy na przykład bardzo szybko zweryfikować, to również mamy taką możliwość, czyli jesteśmy w stanie również część rzeczy takich jak na przykład jakieś informacje dotyczące uwag zgłoszonych do dokumentu czy jakiegoś załącznika, to są rzeczy, które jesteśmy w stanie bezpośrednio z takiej listy również wyświetlić jako informacja, którą mamy dostępną bezpośrednio w systemie. Ja teraz jednym kliknięciem oczywiście wracam sobie do tego głównego dashboardu, w ramach którego mam jakby dostępne te kluczowe dokumenty, którymi powinienem się w tym momencie zająć. Dodam jeszcze tylko, że od strony takich na przykład wykresów przygotowanych w systemie, to one nie są tylko i wyłącznie po to, żeby poinformować nas o tym, że jakiego typu to są, jaka jest ilość, ale my mamy również możliwość szybkiego przejścia do szczegółów, czyli po raz kolejny użytkownik oprócz ogólnej informacji, mamy 19 dokumentów, jest w stanie bardzo szybko w ramach każdego z takich typów dokumentów przejść do szczegółów. Nie wiem, na ile tutaj Państwo zwróciliście uwagę, ale na przykład część tych dokumentów ma różne kolory, prawda? I to jest kolejny element, który ma nam tak naprawdę w bardzo szybki sposób, ma nas o czymś poinformować, tak? Ma nam dać konkretną informację, że na przykład dany rodzaj faktury jest innego typu i tu widzimy, że faktury bez zamówienia są na czerwono, faktury inwestycyjne są na zielono. Jeśli na przykład byśmy chcieli zrobić tak, żeby faktura, która jest związana z usługami, była w jakimś innym kolorze, to zarówno my możemy to zrobić w ramach wdrożenia, ale również jesteśmy w stanie przejść do tej funkcji administracyjnej, przejść do obszaru, gdzie są zdefiniowane właśnie ten moduł obsługi dla faktur i w ramach takiego typu zdefiniowanego wcześniej na przykład tych faktur usługowych, o których wspomniałem, jeśli przejdziemy sobie do jego definicji i weźmiemy sobie, tutaj wybierzemy tło wiersza, możemy sobie wybrać, że na przykład tło wiersza dla faktur tych będzie żółte, w jakimś tam odcieniu powiedzmy, sobie zapiszemy, wyjdziemy, wrócimy sobie ponownie do, wyloguj, tak, jeszcze tutaj zapomniałem, żeby się to odświeżyło, to oczywiście musimy się przelogować, bo to jest element taki konfiguracyjny, który będzie pobierany w sposób automatyczny przy ponownym zalogowaniu. I proszę spojrzeć, to jest ta sama lista, tylko ja ją wzbogaciłem naprawdę dodatkowo o ten element związany z kolorem dla tego konkretnego typu dokumentu, który tutaj mieliśmy. Ja jeszcze mogę, to się tutaj troszeczkę złapałem cię w nabieraniu powietrza, Łukasz, żeby nie przeszkadzać. Ja tylko bym jeszcze tutaj dodał jedną rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Proszę zobaczyć, że po lewej stronie mamy menu dostępowe
I to, co Państwu Łukasz tutaj pokazuje, jest to przykład w oparciu o moduł zarządzania fakturami zakupowymi czy procesu zatwierdzania, natomiast modułów jest wiele, tak? Czyli mamy moduł fakturowania, mamy delegacje, mamy usługi, projekty, umowy, zamówienia. To są te podmoduły, o których Państwu wspominałem. No i w dół tu jeszcze schodząc mamy parę innych modułów, za pomocą których możemy definiować różnego rodzaju procesy zatwierdzania dokumentów. Także jest to tylko przykład, który tutaj Łukasz pokazuje na, no właśnie, tutaj weszliśmy teraz w same moduły, opcje, tak? Już tak, dokładnie. W opcję tam, gdzie się to konfiguruje, czyli tutaj tak naprawdę powstaje cała ta konfiguracja, która dotyczy no, zawsze konkretnego modułu. To, co tam jakby wspominałem, mamy ileś typów, konkretnych typów faktur, które mogą podlegać pewnemu procesowi. Za chwilę, tutaj nie wiem, czy Jędrzej coś będzie chciał jeszcze dodać, ale za chwilę przejdę do tak jakby miejsca, w którym pokażę, jak taka przykładowa faktura kosztowa może być procesowana, czyli jak mamy to przygotowane. Później pokażę, jak faktycznie tą właśnie sczytaną przez OCR-a fakturę puszczę dalej w obieg i ona, jak to przełoży się ta definicja moja na rzeczywistość jej procesowania. Nie wiem, czy Jędrzej, chcesz jeszcze coś dodać? Tak, ja chciałem jeszcze tylko tytułem uzupełnienia wspomnieć o kilku elementach takich uzupełniających w kontekście samej platformy, tak? Czyli o tym, że oczywiście kwestia tego, co widzimy na ekranie, w jaki sposób widzimy na ekranie, jest uzależniona od definicji użytkowników, czyli mamy cały moduł administracyjny, zresztą go tutaj po lewej stronie, w lewym panelu widać, gdzie definiujemy sobie użytkowników i ich dostępy. I tam tak naprawdę zarządzamy, co użytkownik widzi, do czego ma dostęp, jaka jest jego rola w systemie. To jest jak gdyby jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć, że platforma jest wielodostępna. W międzyczasie ja się przełączę w takim razie na użytkowników, żeby to pokazać jakby obrazowo, to o czym ty mówisz, czyli tutaj wchodząc sobie w użytkowników, możemy przejść, wybierając konkretnego użytkownika, widzimy, jakie ma role przypisane do siebie i tym sobie zarządzamy. Możemy mieć tą strukturę, o której wspomniał wcześniej Jędrzej, że może być no, odwzorowanie takiej struktury organizacyjnej działów, wydziałów, oddziałów w danej firmie. No i oczywiście te ekrany startowe, które mieliśmy tutaj w tej belce górnej, to i dalsze gdzieś tam już bardziej zaawansowane funkcje, o których myślę, że już tutaj nie ma sensu jakoś mocno wspominać. Tak, i ostatnia rzecz, o której chciałem wspomnieć od strony takiej konstrukcyjno-technologicznej, no to, że oczywiście system jest wielojęzyczny, także teraz widzimy ekrany w języku polskim, natomiast użytkownicy, tak, tutaj widzimy, że mamy język polski i angielski, a abstrahując, że cała platforma jest wielojęzyczna, więc można przetłumaczyć na dowolne języki. No to jest wspomina Jędrzej, to ja pokażę, że tak naprawdę to, jakie mamy zastosowane etykiety, powiedzmy, w systemie, czyli to, co widzi w interfejsie użytkownik, tak naprawdę przekłada się na jakąś pewną, no tutaj widzimy prawie 4,5 tysiąca wpisów, które tak naprawdę z automatu my przygotowując zawsze robimy dwujęzycznie, czyli zarówno po polsku, jak i po angielsku, ale oczywiście eksportując to, importując jako portugalski, już przetłumaczony, jesteśmy w stanie tak naprawdę taką translację zrobić na dowolny język, w zależności od potrzeb u klienta. Tak, jeszcze jedną rzecz, którą chciałem wspomnieć, jakbyś tu został, Łukasz, nie, wcale nie wychodź z tej formatki, to proszę zobaczyć, że to, co Państwu pokazał Łukasz, jeśli chodzi o eksport danych do Excela z formatki tam faktur, proszę zobaczyć, że to jest część platformy, tak? Proszę zobaczyć, tu jest właśnie, gdzie Łukasz zjechał w dół tą łapką, widzimy, że jest to natywna część, jak gdyby, całej platformy, czyli niezależnie od tego, gdzie, w jakiej formatce się znajdziemy, gdzie są dane w formie tabelarycznej, to w prawym dolnym rogu mamy przycisk eksportu do Excela, czyli to nie jest coś, co trzeba gdzieś tam zamówić firmie wdrożeniowej i wtedy dopiero będzie możliwość eksportowania danych. To jest też jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć, bo jest to specyficzne, czy też no, jest to po prostu częścią nowoczesnej platformy i każda nowoczesna platforma powinna coś takiego mieć. Ostatnia rzecz, o której chciałem tylko jeszcze nadmienić, jeśli chodzi o taką rzecz właśnie w kwestii ogólnej, tak, to, że oczywiście system wszystkie dane zapisuje w bazie danych, to od strony takiej informacji technicznej dla informatyków, dla administratorów, zarówno na bazie Microsoft SQL, czy na Progressie, więc zawsze jest pod spodem baza danych, która zapisuje wszystkie informacje. I ostatnia rzecz, że cała platforma jest dostępna w dwóch wersjach. Jedna rzecz to jest dostępność
zarówno w cloudzie, czyli na Azurze, to co tutaj Łukasz pokazuje, jak również jest możliwość instalacji u Państwa na Państwa serwerach, tak? Bo wiemy z procesów handlowych, że niektórzy klienci chcieliby mieć taką platformę u siebie, utrzymywać ją samodzielnie, a nie oddawać gdzieś w administrację, w chmurę, na przykład nam, tak? Więc są jak gdyby dwie opcje. To tylko tyle, jeśli chodzi o takie wtrącenie od strony paru informacji takich administracyjnych, które chciałem tutaj uzupełnić. Już Ci, Łukasz, przepraszam, że przerywam, oddaję głos. Okej, dzięki. To wracając jakby do samego systemu, tak jak wspomniałem, jakby mam nadzieję, że udało się jakby zaprezentować te funkcje, które są związane właśnie z takimi rzeczami jak wyświetlanie danych, jak ich szybka analiza. Teraz przeszedłbym do samego procesu obsługi przykładowej faktury, którą wcześniej sobie wrzuciłem i została jakby przetworzona przez OCR-a i założyła nam się jakby w systemie. Tam było widać, ile tam czasu wcześniej to zostało zrealizowane. I teraz proszę spojrzeć, w momencie, gdy ja ją uruchomiłem, to ja mam tutaj tak naprawdę, podsumowując, guziczek do akceptacji, prawda? On tutaj nam się wyświetli. Teraz zanim ja go wcisnę, to ja tak naprawdę wyświetlę już wcześniej przygotowane, jakby wywołane miejsce elektroniczne, jakby do definiowania tego procesu. Czyli to, co ja będę za chwilę Państwu pokazywał, tą fakturę kosztową, jej procesowanie, to jej przebieg, jej sposób jakby obsługi wynika z tego, jak zostało to skonfigurowane przeze mnie wcześniej w ramach przygotowania. I tutaj mamy przykład, przełączyłem się na fakturę magazynową, wrócę i ona wygląda w takiej formie, ma trochę mniej tych przejść, powiedzmy, ale wrócę sobie do tej faktury kosztowej i proszę spojrzeć. Tutaj widać jest, że jednym z, jakby są dwie możliwości utworzenia takiej faktury. Jeden z nich to jest jakby przez OCR-a, że wpadnie nam poprzez integrację z OCR-em. Druga, że zostanie utworzona ta kropeczka, wskazuje, że to będzie użytkownik, który to po prostu utworzy. I tutaj widzimy, że kolejnym po utworzeniu ten dokument może być przeprocesowany, może być uzyskany jakby poprzez status właśnie do akceptacji, być wysłany do kierownika. Teraz w zależności od tego, od wartości, ta faktura albo będzie procesowana już bezpośrednio do kontrolingu, później do księgowości i zaakceptowana, będzie można na koniec albo z automatu ją przenieść do archiwum, albo ręcznie po pewnym jakby tutaj dodatkowym działaniu użytkownika. Przy okazji widać jest, że tutaj ktoś jakby określił też takie elementy jak powiadomienia mailowe, żeby przy tych osiągniętych statusach za każdym razem te powiadomienie było wysyłane. No i widzimy tutaj też możliwość jakby cofnięcia z poziomu kontrolingu, z poziomu księgowości, że mogą być one odrzucone i trafią do odrzuconych i będą mogły podlegać ponownemu procesowaniu jako informacja do uzupełnienia, bądź tak naprawdę stąd może być to zarchiwizowane i już nie być procesowane. A dodatkowo widzimy, że tutaj jest informacja o tym, żeby mail był wysyłany ewentualnie do użytkowników odpowiednich o tym, że coś się zadziało z ich dokumentem, jeśli chodzi o na przykład odrzucenie. Oczywiście tych procesów jest więcej, ja za chwilę jeszcze tam wspomnę o tym, myślę, wrócę do tego, że mamy takich przykładów wiele do pokazania, ale wrócę sobie teraz do samej faktury, no i można powiedzieć, że żeby nie przeciągać, to po prostu wcisnę guziczek, że ją zatwierdziłem, prawda, czyli wysłałem do akceptacji. No i ta faktura, ja już jakby wrócę sobie do niej, ono przeskoczyła, system wrócił mi na ekran powitalny, żebym zajął się kolejną, ale ja sobie celowo wrócę do tej faktury. Oczywiście system odczytał nam w ramach OCR-a numer faktury, odczytał nam, ewentualnie możemy podejrzeć, że są pozycje związane z tą fakturą, wartość netto, brutto, te wszystkie informacje, jeśli tylko zastosujemy silnik ABI, który jest w stanie rozpoznać wręcz z terminem płatności, z stawkami VAT dla wielu pozycji, to te informacje z automatu będą dostępne dla użytkownika bez potrzeby tego przepisywania. Oczywiście, żeby jemu było łatwiej poruszać się w systemie, to nadal ten załącznik będzie załączony, będzie można go wyświetlić, żeby ewentualnie zweryfikować, czy te dane są na pewno poprawne, jeśli chodzi o odczyt. I dzięki temu możemy sobie
no możemy sobie to niezależnie jakby przeprocesować. To, o czym Jędrzej jeszcze jak rozmawialiśmy, właśnie jak szczegółowo wejść w tą, tutaj w tą obsługę w ABI, stwierdziliśmy, że tutaj skoncentrujemy się na samym procesie, który jest w workflow, a ewentualnie dla osób zainteresowanych będziemy jakby chcieli zaproponować również takie dedykowane webinarium, które pozwoliłoby pokazać właśnie dokładnie, jak ten silnik ABI maszynowego uczenia potrafi rozpoznać, przetworzyć, w których momentach trzeba go douczać i przejść te bardziej szczegółowe już informacje, pokazać i zaprezentować. Widzicie Państwo, że jest faktura otrzymała status, jakby, że jest skierowana do kierownika, tak? Ta informacja również jest oczywiście dostępna tutaj, że tam moja faktura 0006 z tym numerem wewnętrznym oczekuje na akceptację kierownika. Jeśli ja bym się przelogował, zalogował na kierownika, to on, u niego by to się wyświetliło pewnie w tym pierwszej części jako te, którymi się ma zająć. Ja teraz już nie przelogowując się zasymuluję, z racji tego, że przypisałem sobie tych uprawnień dosyć dużo, to pojawia mi się guzik kolejny, żeby zaakceptować. No i teraz zwrócę tylko Państwu uwagę na to, że kierownik może tylko zaakceptować. W tym momencie tak jest system skonfigurowany, co mogę potwierdzić, pokazując tutaj to przejście, że on ma tylko pozytywną ścieżkę, tylko pozytywny scenariusz, czyli nie ma możliwości odrzucenia, żeby nie ma tutaj możliwości odrzucenia, bo może albo zaakceptować, jak będzie powyżej wartości tam 500 zł, to pójdzie później jeszcze do dyrektora, ale nie ma w ogóle możliwości odrzucenia. I teraz jeśli ja sobie taką fakturę na razie nie zaakceptuję może, tylko wrócę sobie tutaj i zrobię prostą rzecz polegającą na tym, że zrobię sobie przejście odrzucam, prawda? Dodatkowo powiem, tak jak było to w przypadku tych wcześniejszych, żeby było to bardziej czytelne, to zrobię sobie, no tym razem jakiś tam różowy bardziej zrobimy kolor tego odrzucenia, żeby system wymusił, żeby podał powód odrzucenia, możemy sobie taką informację dodatkowo wymusić na użytkowniku poprzez właśnie tutaj konfigurację i wstawienie, że ma być wpisany komentarz przez tego użytkownika i jeszcze mu wyświetlimy to w formie podsumowania, zanim się ten dokument zamknie. I dzięki temu, no i teraz jeszcze dodatkowo zrobię tak, żeby mu to się, żeby system wrócił do tego ekranu powitalnego, żeby tam się nie trzeba było nigdzie zastanawiać, co dalej. I tutaj od strony biznesowej, ja wiem, że to jest ta akceptacja finansowa, więc tutaj sobie to zapiszę, czyli przypisałem uprawnienia temu użytkownikowi, jeśli chodzi o obsługę tego dokumentu jako kierownik. No i teraz jeśli tak, zrobię prostą rzecz polegającą na tym, że wrócę sobie na dashboard, wrócę sobie teraz do tego dokumentu ponownie i proszę spojrzeć na tym dokumencie, który przed chwilą prezentowałem, z tymi uprawnieniami kierownika, oprócz guzika zaakceptuj mam guzik odrzuć. Jeśli sobie wciśniemy guzik odrzuć, to system wyświetli nam ten ekran, w którym mam podać powód odrzucenia, mogę skorzystać z listy, bo ona wcześniej była przygotowana, mogę coś dopisać ewentualnie do takiego komentarza, w formie podsumowania to zobaczymy i taki dokument został odrzucony, prawda? On zniknął jakby z tych dokumentów, które mają być procesowane. Ja powiem, co tak naprawdę się z nim stało, no mogę pokazać to na innym dashboardzie, on tu się nam oczywiście pojawił, czyli widzimy, że ten dokument, on trafił nam do dokumentów odrzuconych, no i znowu, jeśli jestem użytkownikiem, który ma odpowiednie uprawnienia, wejdę sobie w taki dokument, to oczywiście mam przycisk ponowne procesowanie, prawda? I sobie wcisnę w tym momencie ponowne procesowanie, system odświeży, pokazuje mi, że ponowiłem dla tego dokumentu ten do procesowania, on oczywiście wpadł mi z powrotem tutaj do tego samego miejsca, bo tak akurat mam to skonfigurowane, widzimy, że tutaj już jest od godziny, on tam jest w trakcie jakby procesowania, ponad godziny. I teraz to, co jest ważne, te wszystkie działania, które ja wykonałem w tym momencie, po pierwsze w historii ten mój komentarz się w ramach odrzucenia pojawił, on już nie zniknie, jest dostępny, zawsze ktoś może do niego się odwołać. Na pewno też mam możliwość podejrzenia, co się z tym dokumentem działo, czyli widzimy, że został utworzony, że został przekazany do akceptacji,
później mamy, że został jakby odrzucony i że został znowu ponownie. Widzimy, w którym momencie został, po jakim czasie, na bazie tego możemy zrobić sobie odpowiednie statystyki, szukać tych wąskich gardeł, o których Jędrzej wspominał, patrząc się na te korzyści wdrożenia systemu. I takie podejście powoduje, że no, nic w systemie nie zginie nam, prawda? Dokument już raz wrzucony, on tak naprawdę będzie funkcjonował już w ramach tej całej swojej historii od początku do końca. Ja przejdę do niego ponownie, no i teraz puszczę go jeszcze raz do akceptacji. W ramach tej akceptacji jeszcze go przeklikam jako kolejny użytkownik, czyli tak jakby zaakceptuję to na poziomie finansowym. Z racji tego, że teraz trafiło, z racji wartości mamy tutaj, widzimy, że trafi to do dyrektora, to zostanie zaakceptowane, później widzimy, że to jest na poziomie kontrolingu, musi być zaakceptowane i tak w takiej formule jakby ten dokument będzie przez nas procesowany. Ja go ponownie z poziomu kontrolingu odrzucę i tutaj widzimy, że na przykład przy tym odrzuceniu już system nie wymagał ode mnie komentarza, bo akurat to przejście, które dotyczy tego odrzucenia z tego poziomu, już nie miało to wstawione, ale oczywiście dokument sam z siebie nie zniknął, tylko pojawia się w historii statusów, oczywiście będzie informacja, kiedy został odrzucony, jeśli byłoby wymuszone wprowadzenie komentarza, to jako kolejny komentarz by to się również pojawiło. W takiej formie system funkcjonuje, jeśli chodzi o obsługę takiego przykładowego workflow, z naciskiem na to, że każda operacja, każda transakcja taka, która ma wpływ na jakby procesowanie tego dokumentu, ona się nam zapisuje, ona jakby odkłada się w systemie jako informacja. Oczywiście w zależności od statusu te dokumenty również są albo dostępne do edycji, albo jakby zablokowana jest edycja. Proszę spojrzeć, dokument jakby odrzucony, on jest cały wyszarzony, ale jeśli ja sobie na przykład wejdę na inny dokument, tu mamy tą fakturę z Castoramy, to proszę spojrzeć, tu są już, część pól jest dostępna, nie ma potrzeby, jakby nie jest to wyszarzone, jest to dostępne, żeby można było sobie ewentualnie zedytować te wartości, które były niepoprawne. I tutaj widać po raz kolejny te możliwości same konfiguracyjne, które system daje i dostosowuje sposób procesowania, wykorzystywania jego przez poszczególnych użytkowników. To, co bym chciał jeszcze zwrócić Państwa uwagę w tym momencie, znów tak się wciąłem we wdech Łukasza, to w jaki sposób cokolwiek definiujemy w systemie. Proszę zobaczyć, że tutaj nie było ani jednej linijki kodu napisanego przez Łukasza. Tak? Mamy tak zwany system, czyli drag and drop. To jest trochę też związane z tą platformą Angular, o której wspominałem. Chcę to szczególnie podkreślić, na to zwrócić Państwa uwagę, dlatego że, tak jak mówiłem, bywają systemy workflowowe, które są na rynku, natomiast jeżeli ten system jest napisany w starej technologii, w oparciu o starą platformę sprzed, powiedzmy, 10 czy 15 lat, to co my tu pokazujemy, to co robimy, wcale nie jest takie oczywiste. Tak samo jak chociażby ten prosty eksport do Excela, o którym sobie mówiliśmy. Więc to chciałem też tutaj Państwu zwrócić uwagę, że w przypadku, kiedy mamy do czynienia z klientami, którzy mają czy to swojego informatyka, czy chociażby kogoś z pewnym zacięciem procesowo-analitycznym, to jest on w stanie sobie taki proces samodzielnie konfigurować, czy dokonfigurowywać, czy zmieniać. To tyle chciałem tytułem takiego delikatnego uzupełnienia. Ja to uzupełnię prezentując, czyli tak naprawdę przejdę sobie w tym momencie do faktury, do tego modułu faktur, prawda, do tej ENCI, powiedzmy, w systemie, przejdę na zakładkę typy, czyli mamy teraz przygotowanych jest 10 typów faktur, prawda. Nie ma problemu, jeśli pojawia się w firmie potrzeba obsłużenia nowego typu faktury, którego do tej pory nie mieliśmy, to jakby wytworzenie i uruchomienie tego nowego typu faktury, to jest kwestia wciśnięcia guziczka dodaj, oczywiście mając odpowiednie uprawnienia, prawda? Bo to jest oczywiście bardzo ważne, żeby robiły to odpowiednie osoby. Dodajemy sobie opis do takiego typu nowego, czyli mówimy nowa faktura. OK.
powiemy sobie, że taka fakturka niech będzie na razie już bez jakichś ikon, czyli takich graficznych prezentacji, tylko tworzymy sobie jako nową. Przechodząc teraz do workflow, ten nowy typ tej faktury, który utworzyłem, on oczywiście wpadł nam na sam dół, prawda? Na chwilę obecną tutaj nic nie ma, prawda? Czyli nie ma, jakby system był utworzony, jeśli byśmy utworzyli dla tego typu fakturę, to on by tak naprawdę no, zatrzymał się na tym pierwszym statusie domyślnym i by nic z tym się dalej nie dało zrobić. Oczywiście ja mogę teraz, tak jak to czasami bywa, robić po kolei, poukładać tutaj te wszystkie przejścia, czyli nazywać to, że to jest tam te pierwsze, później mamy akcept, powiedzmy, że sobie weźmiemy, że jest do akceptacji jakiś, zróbmy tutaj akceptacja, tak, później mamy w ten sposób, tu już musimy podać grupę użytkowników, która będzie mogła to zrobić, opisać jakby ten, jak ten przycisk będzie wyglądał, ale to znowu wygląda na to, że to jest manualne, dosyć dużo klikania, ale nie ma problemu, bo tak naprawdę w systemie możemy sobie to zrobić, możemy skorzystać z tego, co już wcześniej było przygotowane, czyli ja teraz nie będę tego już zapisywał, albo no nawet zapiszę w tej formie jak jest, czyli mogę sobie teraz przełączyć się na inną fakturę, widzę, że jest inaczej, wrócę sobie do tej faktury nowej, którą utworzyłem, ona tak wygląda, a teraz zrobię prostą rzecz od strony jakby użytkownika, wyświetlę, ok, to jest taka dla mnie wzorcowa, z której mogę skorzystać, którą zmodyfikuję, więc robię to w ten sposób, że wywołuję sobie tą wersję przepływu dokumentów, mamy tutaj guziczek kopiuj, wracamy sobie na tą nową fakturę, nowa faktura dla informatyków dedykowana, robię wklej, zapisuję, i w tym momencie cały ten proces, który był wcześniej z tymi wszystkimi uprawnieniami przygotowany, on tak naprawdę został przypisany do nowego typu dokumentu, do nowego sposobu. Oczywiście w tym miejscu, jeśli stwierdzamy, że na przykład nie ma potrzeby, żeby to było akceptowane przez dyrektora, wyłączymy sobie tutaj ten proces akceptacji wynikający z wartości, nie będzie tego ograniczenia, ciach, zapiszemy. I w ten sposób modyfikując, na przykład jednak tu stwierdzamy, że na poziomie kierownika nie może on tutaj odrzucić, wyrzucimy, zapiszemy i mamy to. Dodatkowo, jeśli tego typu proces może ulegać zmianie, a my chcemy, żeby ślad po tym, jak on wyglądał wcześniej, bo jest to istotne, mamy jakieś wymagania wewnętrznego bezpieczeństwa, które wymagają zapisywania tej wersji, to oczywiście od strony dokumentacji ja mogę wcisnąć guzik tutaj, żeby to wydrukować albo zrobić print screena tak naprawdę, czyli przedstawić to w formie obrazka, ale dodatkowo, jeśli ja chcę korzystać, to mogę również tworzyć nowe wersje, czyli ja mogę zrobić, mamy pierwszą wersję, która będzie obowiązywała do jakiegoś momentu, później tworzymy kolejną nową wersję, która będzie na razie nieobowiązująca, tylko w pewnym momencie dopiero ją puścimy jako tą, która będzie u nas obowiązywała, jeśli chodzi o działanie jakby w systemie, więc te wszystkie rzeczy, które są zmienne w organizacji i powinny być te zmienne w systemie, u nas można powiedzieć, że można wykonać bez angażowania nas jako dostawcy, z drugiej strony bez jakiegoś dużej znajomości programowania, bo tutaj mówimy, tak jak Jędrzej wspomniał, o złap upuść, prawda? Czyli dokładanie kolejnych cegiełek, kolejnych elementów, to jest dodaj, połóż, połącz strzałeczkami, tak jak wiele osób pewnie w Visio, jeśli tylko projektowo gdzieś uczestniczyły, to miały styczność trochę na bazie tych doświadczeń i tych rzeczy, tego typu komponenty powstały, żeby było dla użytkownika łatwiej. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, to o czym Łukasz wspomniał, bo to też jest trochę związane z naszą metodyką pracy, czy w ogóle z podejściem do obsługi klienta, na co chcę bardzo zwrócić Państwa uwagę. To znaczy to raz, że jest taka platforma, która daje takie możliwości, a dwa, że my zupełnie nie mamy z tym problemu, albo wręcz jest to dla nas rzecz naturalna. To znaczy, jak klient chce się samodzielnie rozwijać, samodzielnie zarządzać taką platformą, to jak najbardziej ma taką możliwość. My nawet w ramach projektu możemy robić tak zwany transfer wiedzy, tak? Czyli robimy Państwu szkolenia zaawansowane,
w ramach których Państwu pomagamy. Oczywiście, znaczy my mamy takie podejście i taką świadomość, że jeżeli Państwo będziecie chcieli potem zbudować jakiś bardzo skomplikowany proces, czy obsłużyć jakąś dużą część organizacji i nie będziecie mieli po prostu własnych zasobów, nie będziecie nimi dysponować, to wówczas się do nas zgłosicie, bo będziecie mieli do nas zaufanie. Natomiast jeżeli Państwo będziecie sami chcieli też to zrobić, to też nie mamy absolutnie z tym problemu. To tyle chciałem odnośnie samego uzupełnienia też podejścia, dlatego że czasami jest tak, że platforma daje duże możliwości, niemniej jednak firma wdrożeniowa uzurpuje sobie prawo do posiadania jakichś specjalnych kluczy do administracji, do zarządzania, no co niestety z punktu widzenia klienta nie jest zbyt dobre, a naszym zdaniem w długofalowej współpracy to nie jest dobry kierunek. Oddaję Ci głos, Łukasz. No dobrze, to tutaj właśnie to trochę kontynuując, o czym wspomniał Jędrzej, że tak naprawdę tych obszarów działania systemu może być wiele, tak? To było już wspominane, ja jeszcze raz to trochę powiem i to, co chcę podkreślić też jeszcze, to że no tutaj skoncentrowaliśmy się na tej jakby fakturze, prawda? Na tym module, na tym jakby typie rodzaju jakby dokumentu obsługiwanego, który sam w sobie jakby ma wiele wariantów, tak? Czyli to, co wspomniałem, tych wariantów jest wiele, może być przybywać tych wariantów, one mają wpływ na to, jak to jest procesowane, a żeby jakby potwierdzić, że tych możliwości jest wiele, no to ja mogę powiedzieć tylko w ten sposób, że przykładem może być również taki obszar jak zamówienia, czy tam zapotrzebowania, czy zamówienia, gdzie również oczywiście jesteśmy w stanie sobie stworzyć różnego typu rodzaje tych dokumentów, zamówień, które mają być procesowane. W ramach tych rodzajów dokumentów również oczywiście ja sobie klikam na workflow i jestem w stanie przywołać pierwszy z brzegu i widzimy, aha, tutaj jest zastosowany taki workflow, czyli od utworzonego idzie akceptacja, jest do akceptacji, może być odrzucone, może być zatwierdzone, jak jest zatwierdzone, to może mieć status wysłane. Oczywiście tutaj możemy sobie też dodać funkcję związaną z wysyłaniem na przykład maili, żeby wyszedł taki mail do dostawcy i tutaj w ramach takiego połączenia, w ramach parametrów konfiguracyjnych możemy ustalić, że będzie wysyłany mail, w ramach tego możemy powołać się na konkretny typ dokumentu, który ma być, w ramach którego to ma zafunkcjonować, więc tych funkcjonalności, tych możliwości, które mamy w ramach jakby konfigurowania, oczywiście to, co już jak ja wchodzę, im głębiej wchodzę, tym ta wiedza musi być szersza, tak? Czyli musi być większa wiedza po stronie takiej osoby konfigurującej, ale to, co cały czas ja podkreślam, ja jako osoba, która uczestniczy w projektach, czasami konfiguruje, czasami testuje, czasami jakby szkoli osoby, które z tego używają, sam nie jestem programistą, tak? Czyli to, co zostało przygotowane, to, co ma ten komponent, mają komponenty standardowe plus to zaangażowanie programistów w naszej firmie spowodowało, że ja nie będąc programistą, jakby buduję system, buduję nowe procesy, buduję nowy sposób działania systemu bez jakby żadnego kodowania i bez wiedzy takiej, która by jakby tam wymagała wiedzy programistycznej. Wiadomo, że trzeba jakby logicznie myśleć i zastanowić się chwilę, ale możemy to spokojnie przełożyć. No i to, co jeszcze chcę podkreślić, to że tych procesów przykładowych, no tutaj mamy wniosek jakiś delegacyjny, który możemy obsłużyć jako informacja również w systemie od utworzenia przez jego przekazanie do rozliczenia, po ponowne rozliczenie, no wariantów może być wiele, również odrzucone, za każdym razem tworzymy odpowiednie statusy, odpowiednie typy dokumentów i układamy do tego workflow. Wydaje się, że z tych kluczowych informacji to, co jakby było najistotniejsze do przekazania z naszej strony, od strony takiego systemu, nie wiem, chyba że ty, Jędrzej, jeszcze widzisz coś ważnego, co powinienem wspomnieć, powiedzieć, czy tutaj... Tak, tak, ja myślę, że bardzo ważne jest jeszcze tytułem uzupełnienia, że ja też nie jestem programistą. Tak, okay. Myślę, że nie, no właściwie no, moglibyśmy tutaj pewnie tych schematów jeszcze wyświetlać dość długo, bo no właśnie, są tak. Też takie, gdzie są bardzo rozbudowane procesy i tych kroków jest zatwierdzania, akceptacji, odrzuceń jest znacznie więcej, łącznie z takimi schematami, gdzie mamy integrację z różnymi systemami ERP, zarówno od strony czy to importu danych, czy eksportu danych.
Także tego na pewno jest wiele, ale też chodziło nam o to, żeby bardziej pokazać look and feel tak naprawdę, do czego platforma służy, jakie ma możliwości, a nie żeby Państwa teraz zamordować tutaj tysiącem przykładów, nie daj Boże jeszcze wchodząc w detale, które spowodują, że już zupełnie stracimy ten podstawowy ogląd najważniejszych kwestii związanych z platformą. Nie, myślę, że od strony systemu, od strony aplikacji, od strony jej elastyczności, tak, od strony wbudowanych funkcjonalności w zakresie czy to obsługi przez użytkownika, czy od strony takiej obsługi administracyjnej, od strony tej low-code'owej, to udało nam się to przedstawić. Ja więc, Łukasz, podziękuję Ci już za tą część, że tak powiem, live, tak, prezentacji systemu. Ja tylko, dodam na koniec, że przy okazji to już przypomniało mi się, żeby wspomnieć o tym, że na przykład takie repozytorium tworzy się gdzieś tam w tle, prawda? Czyli to, że z jednej strony procesujemy sobie dokumenty, a z drugiej strony mamy łatwe, szybkie, dostępne repozytorium tych dokumentów, które gdzieś tam wpadły i zostały przeprocesowane, to również jakby jest ważne, że coś takiego się tworzy i że można również z tej perspektywy takich dokumentów, plików sobie szybko bardzo odnaleźć i ewentualnie skorzystać z tej wiedzy już jakby takiej zbiorczej jako repozytorium. Okej, oddaję głos, już nic nie będę... Tak, no tak jak mówię, pewnie jeszcze moglibyśmy tutaj sporo czasu spędzić, bo chociażby od strony obsługi serwisowej, czy od strony inwentaryzacyjnej, to tutaj nie siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie o wszystkim powiedzieć, natomiast na pewno jeśli Państwo macie też, jesteście Państwo zainteresowani wykorzystaniem czy zdefiniowaniem różnych procesów obiegu dokumentów innych w przedsiębiorstwie niż te, które tutaj na przykładzie faktur zakupowych pokazaliśmy, to zapraszamy do kontaktu. Ja postaram się jeszcze też w dwóch słowach podsumować nasz dzisiejszy webinar od strony tego, do czego platforma służy bądź może służyć. Po tym podsumowaniu będzie też prośba do Państwa o wypełnienie krótkich ankiet, które się pojawią po naszym webinarium. I tak jak Łukasz wspominał, tak jak ja też mówiłem na początku, webinary to jest dla nas codzienność, robimy je co tydzień, więc zapraszamy, zachęcamy do śledzenia naszej strony Akademii Hogarth. Oczywiście wszystkie są darmowe i w ramach tych webinarów będziemy też kontynuować temat związany z platformą właśnie obiegu dokumentów i chociażby planujemy w najbliższym czasie też pokazać cały proces automatyzacji, skanowania i rozpoznawania faktur zakupowych. To jest temat, który jest dość już popularny, a może nie tyle popularny, co można powiedzieć, że ostatnimi laty, bo to już się pojawiło kilka lat temu, ale został on ostatnio dość mocno już dopracowany i ta technologia AB Readera, którą my integrujemy z aplikacją, możemy też inne zintegrować, też jest chociażby aplikacja Tesseract, ale niemniej jednak AB Reader jest liderem rynkowym, jeśli chodzi o sam silnik rozpoznawania tych dokumentów, prawidłowego rozpoznawania tych dokumentów i dlatego tutaj zdecydowaliśmy się na też zacieśnioną współpracę z AB Readerem, wbudować go w aplikację, żeby ten proces rozpoznawania dokumentów zakupowych usprawnić i to też chcielibyśmy Państwu pokazać, bo no my w trybie wielu lat weryfikacji, sprawdzeń doszliśmy do takiego momentu, że widzimy, że to już rzeczywiście zaczyna działać i to ma sens i są już firmy, które z tego korzystają. Tak więc zdecydowanie można już pomału w tym kierunku zmierzać, jeśli Państwo takich rozwiązań nie macie. Dobrze, Łukasz, to ja w takim razie przejmę jeszcze stery, żeby zrobić króciutkie podsumowanie. Jakbyś udostępnianie, albo właściwie to chyba nie ma takiej potrzeby, bo wracamy po prostu do prezentacji. Tak, i tytułem podsumowania, więc to, co Państwu Łukasz pokazał, to platforma, która wyrosła, czy została przez nas stworzona, czy też przeprogramowana od początku na bazie wieloletnich doświadczeń. No ja tu nie ukrywam, że znacznie większym ekspertem, jeśli chodzi o procesy workflowy, jest ode mnie Łukasz. Ja też tego typu projekty prowadziłem, ale na pewno tak ekspertem, z takim doświadczeniem jak już nie jestem, stąd też Łukasz tu z nami dzisiaj jest. Natomiast na bazie tych naszych wieloletnich doświadczeń platforma została przebudowana i została od nowa napisana na platformie Angular,
która to no, jest wprost dedykowana do tego typu narzędzi i ma wbudowanych szereg funkcjonalności. To może się już trochę powtarzam, ale no, po to jest to podsumowanie, żeby o tym jeszcze raz powiedzieć. Takich właśnie jak chociażby obsługa interfejsu, jak chociażby rzecz, która jest po prostu naturalna i wbudowana, nie jest niczym dodatkowo programowalnym, że również jest to dostępne na platformie na smartfony, jak chociażby to, że w każdej formatce możemy po prostu w prawym dolnym rogu zawsze mamy eksport danych do Excela, czyli nie ma tutaj jakiejś potrzeby doprogramowywania możliwości wyeksportowania danych i szereg takich rzeczy, jak chociażby, nie wiem, przestawianie kolumn, sortowanie, filtrowanie, przeglądanie danych, czy chociażby to, co Łukasz pokazał, co się wydaje rzeczą wcale niebanalną, tak, że na ekranie sobie zaznaczam pewien zakres informacji, które w sposób graficzny sobie jestem w stanie przedstawić. To właśnie jest kwestia tego, że jest to nowoczesna technologia. I tak samo to, co teraz zresztą na ekranie widzimy, czyli tworzenie całego schematu przepływu informacji, to, że jesteśmy w stanie za pomocą po prostu klikania i technologii drag and drop tworzyć sobie cały przepływ informacji, a system pod spodem pisze dla nas kod oprogramowania. Więc to jest ta rzecz, która jest związana z technologią, z nowoczesnością i z ergonomią obsługi. Mówiłem już o mobilności, także możemy przejść dalej. Mówiłem także o tym raportowaniu, czyli że mamy narzędzia, za pomocą których możemy w sposób łatwy i przejrzysty sobie pewne rzeczy podsumować, zrobić KPI-e. Możemy tych dashboardów w ogóle zrobić bardzo wiele. Nawet jeden użytkownik może mieć kilka dashboardów, w których będzie pewne dane sobie analizował i przeglądał. To, co też jest ważne, znów, mając narzędzie tego typu dashboardy tworzy sobie użytkownik. To nie jest tak, że jest nam potrzebny programista ze znajomością programowania, czy to w Pythonie, czy w Javie, czy w jakimkolwiek innym jeszcze języku, który gdzieś tam siedzi i po prostu za każdym razem nam doprogramowuje jakieś raporty, które potrzebujemy. To, co wspominałem, eksport do Excela z każdej formatki. No i ostatnia rzecz to, jakie moduły, jakie obszary działalności firmy mogą być obsłużone za pomocą tego typu platformy. Więc mówiliśmy tutaj, pokazaliśmy to na przykładzie faktur zakupowych, mówiliśmy o automatyzacji i o technologii OCR, rozpoznawania dokumentów. No, my tutaj rekomendujemy zdecydowanie AbiReadera jako technologię najbardziej skuteczną do tego rozpoznawania dokumentów zakupowych, ale również to, co żeśmy w ogóle dzisiaj nie pokazali, bo już troszeczkę nam na to czasu brakło i przestrzeni, to, że platforma może służyć do inwentaryzacji, do skanowania, do etykietowania naszych produktów, towarów czy środków trwałych, jak to, że może służyć do zarządzania dokumentacją, tak? Czyli możemy sobie wyobrazić przepływ danych, elektroniczny obieg dokumentów w zakresie chociażby zatwierdzania dokumentów firmowych czy negocjacji umów z klientami, gdzie możemy sobie zapisywać wersje tych dokumentów, gdzie mamy kolejną ścieżkę przepływu informacji, na przykład do działu prawnego, gdzie potem dokument wraca z jakimiś uwagami z działu prawnego, gdzie mamy storowanie informacji, zachowywanie, archiwizowanie całego procesu od początku do końca, do zatwierdzenia ostatecznej wersji dokumentu, czy chociażby też informacje na temat tego, jeśli na przykład jakieś umowy nam się nie udało wynegocjować, wówczas również w systemie mamy informacje, na przykład jaka była przyczyna, tak, porażki w procesie handlowym. To samo się tyczy samego zarządzania projektami. Tak? System także możemy stworzyć obiegi dokumentów, w których śledzimy postępy prac w zakresie projektów, jak również system jest wyposażony we wbudowane możliwości chociażby prezentacji graficznej wykresu Ganta, który nam pokazuje w jaki sposób, jakie działania po sobie powinny następować, czy jakie powinny być zasoby w to zaangażowane. Tutaj już tylko hasłowo jest dorzucone, że oczywiście w obrębie chociażby definiowania ścieżek akceptacji dokumentów, czy to zakupowych, czy nie wiem, akceptacji budżetów marketingowych, to pojawia nam się tutaj ten temat wydatków i budżetów. To także w systemie z poziomu aplikacji jesteśmy w stanie kontrolować. Zarządzanie infrastrukturą, zleceniami, nadzór nad pracownikami, to wszystko są wciąż elementy, które są jak gdyby w sposób naturalny
środowiskiem naturalnym jest właśnie platforma do obiegu dokumentów. Tytułem podsumowania, możliwość zdalnej pracy, elektroniczny obieg dokumentów za pomocą naszej platformy, bardzo duża samodzielność, którą można osiągnąć w efekcie przepływu wiedzy naszej do Państwa, samodzielność, która jest też możliwa dzięki nowoczesnej platformie, która jest wyposażona w różnego rodzaju gotowce, tak, które po prostu dają olbrzymią ergonomię. No, to, co wspominałem, to, że jest nowoczesna platforma, czasami jest kojarzone, ok, ale czy ta platforma jest sprawdzona? A jeżeli jest ona nowoczesna i od niedawna Państwo stworzyliście system, no to czy Wy macie doświadczenie? No więc tak, tutaj możemy to wyraźnie powiedzieć. Łukasz jest jednym z najlepszych ekspertów, który od 20 lat już się tą technologią workflowu, obiegu dokumentów zajmuje, zresztą wdrażał wraz z zespołem w największych polskich korporacjach, czy to petrochemicznych, czy w firmach wydobywczych, tyle mogę powiedzieć. Jest możliwość integrowania aplikacji, platforma ma do tego odpowiednie komponenty, a my również mamy w tym olbrzymie doświadczenie, bo jak chociażby na początku Państwu pokazywałem nasze doświadczenie w obrębie różnego rodzaju modułów dodatkowych, które żeśmy wyprodukowali i stworzyli, to w ramach też tej pracy my żeśmy zdobyli wieloletnie doświadczenie w kontekście integrowania się, czy to z SAP-em, Oraclem, Inforem, IFS-em i tak dalej, więc to jak najbardziej jest dla nas naturalne środowisko pracy. No i to, co też chciałem podkreślić, pewnie się znowu powtarzam, ale to właściwie jest to miejsce, czyli podsumowanie, gdzie warto o tym wspomnieć i jeszcze raz to podkreślić, to jest ta możliwość integracji z dowolnym modułem finansowo-księgowym, nie tylko w kontekście technologicznej integracji, ale w kontekście wiedzy finansowo-księgowej, to znaczy kwestia debet, kredyt, konta bilansowe, wynikowe, rachunek wyników i tak dalej, to są rzeczy, które nasi konsultanci rozumieją. To jest bardzo istotne, ja wiem, że bywają firmy informatyczne, które są sensu stricte informatyczne, a mało księgowe i gdzieś tam na poziomie tych kontaktów pomiędzy IT a finansami iskrzy i potem takie wdrożenie no, jakieś przeżywa reperkusje. No i ostatnia rzecz, oczywiście całe te narzędzia do kontroli procesu, KPI, raportowanie, które po prostu pozwalają nam śledzić, co się dzieje, no to Łukasz uważam, że bardzo fajnie pokazał, mnie się to podoba, czyli że wiem tak naprawdę, co się dzieje z dokumentami, wiem, gdzie ile dokumentów jest, wiem, jak długo jest przetwarzany na poszczególnych etapach dokument, mogę zobaczyć sobie historię, mogę przejrzeć, jakie były uwagi, komentarze i tak dalej. No i ostatnia rzecz to, co też poniekąd jest w dużej części związane z tą samodzielnością, to też no, możliwość rozbudowy bądź samodzielnej, aczkolwiek to pojęcie rozbudowy tutaj w tym ostatnim punkcie troszeczkę szerzej ja rozumiem, bo no, może zaistnieć taka potrzeba, że Państwo nie macie własnych zasobów albo też nawet nie macie na to po prostu czasu. My to rozumiemy, każdy się koncentruje na swojej branży, na tym, czym się głównie zajmuje. Akurat my się głównie tym zajmujemy. Zatem jeśli chodzi o tą rozbudowę, to my tutaj deklarujemy, że dostarczamy rozwiązania dla wielu różnych korporacji w Polsce i one potrzebują, żebyśmy dla nich rozbudowywali system, dokładali moduły, dokładali funkcjonalności, więc jak najbardziej jesteśmy do tego stworzeni, dedykowani, tego się nie boimy i dajemy radę. Proszę Państwa, to tyle tytułem podsumowania. Może teraz Łukasz, Ty byś chciał coś ewentualnie uzupełnić, jeśli o czymś ja zapomniałem wspomnieć, co jest istotne. Jeśli tak, oddaję Ci głos, a jeśli nie, to właściwie wypadałoby pomału zmierzać do pożegnania się z Państwem, podziękować za uwagę i podsumować. Łukasz, czy coś warto jeszcze według Ciebie nadmienić? No ja mogę tylko podziękować za wytrwałość i dla tych, co dotrwali do końca i zachęcić do kontaktu tutaj ze swojej strony. Bardzo chętnie zaprezentujemy bardziej dedykowane jakby funkcje, jeśli tylko taka potrzeba by się pojawiła. Tak więc jeszcze raz gorąco dziękujemy za uwagę i żegnamy się z Państwa. Do widzenia, do następnego razu, mamy nadzieję. Do usłyszenia.